Chcemy upamiętnić żołnierzy podziemia niepodległościowego, tych, którzy walczyli o niepodległość Polski z sowieckim okupantem, którzy nigdy nie pogodzili się na to, żeby nami ktoś inny zarządzał, żebyśmy stracili suwerenność. To byli ludzie, którzy dążyli do tego, żebyśmy żyli w niepodległym państwie polskim i sami decydowali o sobie. I tym ludziom oddajemy dzisiaj hołd, maszerując ulicami Lublina. Jest to inicjatywa organizowana przez Obóz Narodowo-Radykalny, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Młodzież Wszechpolską, Grupy Rekonstrukcji Historycznej oraz Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Jest to Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, ale jest to również okazja do świętowania nacjonalizmu, z którym się po prostu nie zgadzamy. Protestujemy przeciwko tej ideologii. Co was tak mało? Pytamy!